Zdążyłeś już odetchnąć po tej końcówce, bo bardzo gorąco było pod twoją bramką. No wiadomo, jakie cele gramy, więc... Przepraszam, z rubaczką. Wiadomo, jakie cele gramy, więc no my, nam zależy w każdym meczu na zwycięstwie, bo ta góra nie odpuszcza i wszyscy punktują bardzo mocno, więc otworzyliśmy się, postawiliśmy wszystko na jedną kartę. To się wiąże z tym, że stwarzaliśmy z tyłu przewagę dla przeciwnika liczebną i byliśmy narażeni na stratę tej bramki drugiej, ale właśnie dla GKS-u. O ile ta druga połowa była emocjonująca, bo tak jak mówisz, otwarta gra z dwóch stron, to początek meczu był taki, no można powiedzieć, bardzo nieciekawy, bo było sporo strat niewymuszonych i dopiero wasza bramka otworzyła ten mecz. No tak, nie wiem, czym to było spowodowane, gdzieś gorzej weszliśmy w mecz, w przerwie sobie też zwróciliśmy na to uwagę, żeby w drugiej połowie wejść mocno. Niby weszliśmy dobrze, a straciliśmy bramkę, no, ze stałego fragmentu też nie powinno się to nam zdarzać, bo mamy naprawdę świetnie grających zawodników w powietrzu i tym bardziej żałujemy. No właśnie w pierwszej połowie praktycznie byłeś bezrobotny, a w drugiej musiałeś się kilka razy nagimnastykować i przy dobrych wiatrach dla gospodarzy, no to mogliście tutaj stracić nawet ten punkt. No tak jak mówię, no gdzieś musieliśmy się otworzyć i naraziliśmy się na te kontry Tychów, gdzie wiemy, że mają bardzo mocny przód, bo waszego napastnika sami się staraliśmy bardzo mocno, o Piątkowskiego, więc wiedzieliśmy, że bardzo mocny przód jest. To się wiąże z tym, że sobie stwarzaliście sytuację. No. Dla nas niestety remis, nie wiem, pewnie dla was może stety, nie wiem, wynikam. Ja wiem, że byłeś daleko od tej sytuacji, ale co powiesz o tej akcji Tomasiewicza w polu karnym GKS-u? Nie, to jest był tam karny, czy nie było? Pytanie na podpuchę, tak, że nie, ja nie lubię oceniać sędziów. No. Z daleka to ewidentny karny, ale nieraz sędziowie poważnie nie umieją ocenić, więc nie chcę tego oceniać. A tak pół żartem, pół serio dostanie się bura w szatni Andrzejowi Prokiciowi za to, że zmarnował twoją asystę? No, już bym się cieszył z tej asysty. Nie, no, wiadomo, jesteśmy drużyną i wspieramy się na dobre i na złe. Mamy bardzo dobrą atmosferę w szatni, to też pomogło nam taką świetną serię mieć tam 7 czy 8 zwycięstw z rzędu. Niestety w zeszłym tygodniu ta seria została przerwana i robiłem wszystko, żeby wrócić teraz do tej pasy zwycięskiej.